Rynek hotelowy w Polsce przeżywa prawdziwy boom. Odnosząc to do końca roku 2016, to przez 3 lata do końca roku 2019 baza hotelowa przekroczy ponad 300 tysięcy miejsc noclegowych i wzrośnie prawie 30%. Najpopularniejszymi lokalizacjami, gdzie najwięcej się buduje, są Warszawa, dosyć tradycyjnie, to jest prawie 4 tysiące miejsc noclegowych więcej, oraz Trójmiasto i miejscowości turystyczne w pasie nadmorskim. Mówimy tu o tych najważniejszych, najbardziej popularnych miejscowościach turystycznych w pasie nadmorskim, czyli o Świnoujściu, Kołobrzegu, Jastarni, Helu czy Juracie. I jeżeli spojrzymy na to relatywnie, to przyrost tej bazy noclegowej w pasie nadmorskim oraz w Trójmieście w stosunku do końca roku 2016 to w ciągu 3 lat sięgnie aż 50%. Nie sądzę, żeby spowodowało to jednak spadek cen na rynku hotelowym. Generalnie inwestorzy bardzo pieczołowicie dobierają lokalizacje tak, żeby one były atrakcyjne. Uważam, że rynek może się trochę zdywersyfikować cenowo, to znaczy te starsze, słabsze, gorzej wyposażone obiekty rzeczywiście mogą być troszeczkę tańsze, natomiast te nowe raczej nie będą konkurować ceną, a jakością usług i raczej nie będą tańsze. Możemy się chyba spodziewać nawet, że będą to usługi droższe niż w chwili obecnej. No i docelowo może to zmusić tych właścicieli starszych, gorszych hoteli, żeby oni również inwestowali w jakość swoich usług.